dzisiaj, czyli 5 marca, to wciąż w niepewnej sytuacji. Czyli jeszcze nie można mówić, że to jest koniec księgarni. Nie jest. Nawet po tym, jak napisałem, że to koniec, a pisałem to na serio, nie był to żaden tak zwany clickbait, no to uruchomiło się tak bardzo dużo ludzi takiej, jak to powiedzieć, tak dużo tak zwanej dobrej energii, że trochę odbiło mi wskazówka w drugą stronę, trochę poleciała, że tak powiem, że może jednak warto dalej próbować, jeszcze znaleźć jakiś sposób, no bo to brzmi może, nie wiem, jakoś dziwnie, ale jednak jest to tam ciągła walka. Bo mówimy tutaj cały czas o walce, ale jak to wygląda? Z każdego miesiąca księgarnia przynosi ogromne straty? Zależy od miesiąca, nie? No bo są miesiące lepsze i są gorsze, ostatnie są gorsze. No grudzień był, wiadomo, dobry, ale na przykład był gorszy niż rok wcześniej, nie? Więc jakby te obroty moje spadają. Przy kosztach, które są coraz wyższe, to przestaje się, jak to się mówi, spinać. W wielu miastach traktuje się księgarnię jako branżę szczególnie zagrożone. Czy zauważa pan, że w Bydgoszczy mamy z tym jakiś szczególny problem? Znaczy, to nawet nie jest tak, że one są traktowane jako zagrożone, to są traktowane jako szczególnie istotne. I w związku z tym, że no, rynek książki w Polsce jest trudny, jest po prostu dzikim zachodem, a nawet bardziej dzikim wschodem, to no, miasta podejmują różne próby, no, jakieś takie działania mające na celu, czy pomóc krótko lub długofalowo tym księgarniom, prawda, które mają u siebie. No, nie, wiadomo, że nie wszyscy to robią. No ale nie wiem, chociażby no, w Warszawie, gdzie jest księgarni bardzo dużo, no to może to jest takie działanie, które no, mówimy, no jakby można by znaleźć lepsze, ale chociażby miasto organizuje konkurs na ulubioną księgarnię warszawiaków i to jest to, że to księgarnia dostaje nagrodę, ona jest w miejskich, później w jakichś materiałach i tak dalej. No u nas, gdzie księgarnie są trzy, to jest osobna historia, że w takim dużym mieście no, jest tak mało niesieciowych księgarni. Kraków daje bardzo preferencyjne czynsze, daje też księgarniom pieniądze do ręki. To on, każdy, kto prowadzi niezależną księgarnię w Krakowie, dostaje od miasta. Rok temu to moi znajomi księgarze z Krakowa mówili, że to jest 15 tysięcy na działania promujące czytelnictwo. Czyli jak ja bym takie pieniądze dostał, mógłbym zrobić spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, cokolwiek, co przyciągnie ludzi i sprawi, że oni sięgną po książkę taką albo inną, nie? Wasza księgarnia funkcjonuje w miejskim zasobie. Mowa tutaj o ADM-ie. Gdyby obniżyć te stawki o połowę, znacznie by to pomogło? To by było kosmicznie mocno odczuwalne, a ja nawet nie wnioskowałem o obniżenie o połowę, tylko no, o zmniejszenie stawki w wynajmu za sam wynajem za metr. I to nie było o połowę, tylko no, trochę mniej niż połowę, nie? A stawka, jaką podałem, no to ona wynika na przykład z tego, że wiem, jakie są stawki w Krakowie. I teraz, kiedy się w Krakowie prowadzi księgarnię przy Starym Rynku, no to z natury swojej ta księgarnia ma dobre obroty. A stawkę ma no, prawie połowę mniejszą niż ja tutaj w Bydgoszczy. Widzę w oddali trochę znaną przez telewizję Bydgoszcz flagę. Ona, jakby nie patrzeć, stała się trochę symbolem tego miejsca. Trochę tak, trochę się stała symbolem tego miejsca. Ona w ogóle się tu znalazła w sposób właściwie dosyć przypadkowy. Po prostu poszedłem z dziećmi na Marsz Równości dawno temu w Bydgoszczy i dzieci dostały takie chorągiewki i jedną z nich zatknąłem tutaj początkowo za plakat, teraz ona jest na tej półce. No i ona sobie tak jest, nie przywiązywałem do niej. Jest to może jakaś deklaracja, bo to nie jest żart z mojej strony, że ona tam jest. A z drugiej strony jakoś tam się znalazła, okej, mam taką chorągiewkę, jest ładna i jest taka dla mnie wartościowa, nie? Włożę ją tam i dobrze wygląda, nie?
Ta flaga zrobiła tak naprawdę karierę przez to, że została ocenzurowana przez lokalną telewizję. Tak, to była, była taka historia, stąd też księgarnia stała się poniekąd znana początkowo z powodu tej flagi, bo to się w bardzo wielu mediach pojawiło ogólnopolskich, nawet satyrycznych, co było najzabawniejsze, więc to był mój debiut w Aż Dzienniku na przykład.